Dariusz Milejczak, witam Państwa ponownie i zapraszam. Tradycje wielkanocne w Polsce są nam dobrze znane, powtarzamy je co roku. Wszyscy kojarzymy święconkę, lany poniedziałek czy niedzielę palmową, ale czy tak było zawsze i jak jest gdzie indziej? O tym już teraz w rozmowie z Państwa i moim gościem, którym jest etnolożka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Anna Weronika Brzezińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor, te tradycje wielkanocne, które wielu z nas kultywuje, czy to zawsze wyglądało tak samo? Nie, tradycja jest procesem, tradycja jest zmienna w czasie, zmienia się tak, jak my się zmieniamy oraz tak, jak się zmienia otaczająca nas rzeczywistość. Także nawet jeśli nam się wydaje, że powtarzamy pewne gesty, rytuały, pewne zachowania, to co roku one są trochę mniej bądź trochę bardziej odmienne. Czyli tradycja się zmienia, no to zakładam, że pewnie symbolika także ulega zmianie w naszych domach. Palmy wielkanocne, jajka, baranki z masła i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj koszyczek wielkanocny i święconka. A kiedyś? Tutaj musimy sięgnąć do początków tego zwyczaju, bo jeśli mówimy o obchodach świąt wielkanocnych, no to są one oczywiście nierozerwalnie związane z chrześcijaństwem. Natomiast same obchody Wielkanocy oficjalnie zostały wprowadzone dopiero w 325 roku po Soborze Nicejskim, który został zwołany przez Konstantyna Wielkiego. Natomiast od tego, chociażby licząc od tego czasu, czyli od tego roku 325, to się zmieniało, tak jak zmieniali się mieszkańcy różnych ziem, na terenie których te obchody wielkanocne się odbywały. Natomiast odnosząc się do tego, jak współcześnie obchodzimy Wielkanoc, jest to taki miks zwyczajów dawnych, zwyczajów nowych, współczesnych, które my sami sobie wytwarzamy, ale także jest to taki miks zwyczajów miejsko-wiejskich. I wydaje mi się, że ta symbolika, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, taka też pewnego rodzaju estetyka, która towarzyszy Wielkanocy, jest bardzo mocno związana właśnie z tradycjami wiejskimi. To jest to, co pan powiedział. To są oczywiście jajka malowane, zdobione w różny sposób. To są kraszanki, skrobanki, wyklejanki, nalepianki. Malujemy je farbami, farbujemy jakby barwnikami naturalnymi, oklejamy różnymi materiałami. To są też palmy wielkanocne. Te tradycyjne palmy wielkanocne były bardzo skromne. Najczęściej to były po prostu witek, to było taki pęczek witek wierzbowych, gałązek wierzbowych. Natomiast z czasem zaczęliśmy do tych palm też dokładać kwiaty bibułkowe, różnego rodzaju wstążeczki, kokardki, gałązki forsycji, bądź też innych gałęzi, którym akurat udało się zakwitnąć na Wielkanoc. Oczywiście symbolika to jest też baranek, niezbywalny symbol chrześcijaństwa, odrodzenia, tak jakby symbolu zmartwychwstałego Chrystusa, ale jajko jest takim symbolem, który towarzyszy człowiekowi od zawsze, a więc również od czasów przedchrześcijańskich. Jest symbolem jakby cały czas odradzającego się życia, jest symbolem nieskończoności i bardzo mocno też również naszej współczesnej tradycji, takiej też powstałej na bazie tradycji ludowych, jest czerwone jajko, ponieważ kolor czerwony był zawsze, nawet współcześnie jest uważany za kolor magiczny. Czerwień chroni przed złymi mocami oraz chroni przed urokami. Tradycje utożsamiamy z chrześcijaństwem, no bo rzadko kiedy tak daleko sięgamy w przeszłość, ale zróbmy to, spróbujmy, pani profesor. A jak było wcześniej, jak było przed chrześcijaństwem? Podobnie czy absolutnie zupełnie inaczej? Podobne jest to, że to święta Wielkiej Nocy, które przypadają po wiosennej równonocy, były związane z kultem życia, które się odradza po zimowym czasie. Stąd tak dużo jest takich symbolicznych zachowań oraz gestów związanych z witalnością, z życiem, z życiodajnością. Bardzo dużo elementów jest związanych z wodą. To jest właśnie oblewanie się wodą. Jest symbol, o którym już wspomniałam, ma zatem symbol zielonej gałęzi. I tutaj ważną rolę odgrywa właśnie wierzba, ponieważ wierzba jest tą rośliną, która jako jedna z pierwszych budzi się do życia. To na niej możemy dostrzec pierwsze zielone listeczki, to na niej możemy dostrzec właśnie tak zwane kotki czy bazie. Natomiast później chrześcijaństwo jakby też czy kolejne jakby wieki powodowały, że te zwyczaje się nawarstwiają. Współcześnie trudno nam odróżnić, co jest stricte związane z danym regionem, z danym obszarem,
obszarem europejskim czy jakby czy światowym. Natomiast możemy mówić współcześnie o takim miksie różnych tradycji. Natomiast rzeczywiście Wielkanoc jest takim świętem życiodajnym, związanym z pokonaniem światła, znaczy z pokonaniem mroku przez światło, z odrodzeniem się, ale przede wszystkim też z wielką nadzieją oraz oczekiwaniem na to, co przyniesie wiosna. Byliśmy, nadal jesteśmy społecznościami rolniczymi, natomiast jak wiemy, oczywiście wszystko to związane z rolnictwem jest bardzo mocno uzależnione od pogody. Stąd też wiele symbolicznych, rytualnych zachowań jest związanych z tym, aby sobie życzyć wszystkiego dobrego, aby była dobra pogoda, ponieważ dobra pogoda, ciepło, słońce, woda, a więc deszcze, opady i tak dalej, mają być tymi elementami, które mają sprzyjać człowiekowi, mają wpływać na to, że wraz z nadchodzącą wiosną wszystkie wysiewy się udadzą i później będzie można świętować święto plonów. Mówiła Pani między innymi o symbolice wody. Jutro no, sporo tej wody się poleje, śmigus, dyngus. Tu jest jakaś symbolika w tym zwyczaju, czy to też ewoluowało właśnie do takiej formy bardzo często brutalnej, tak by trzeba było rzec? Oczywiście, że to ewoluowało. Już sama nazwa śmigus dyngus jest połączeniem dwóch zwyczajów, ponieważ pierwsza część tego nazwy, tego zwyczaju, śmigus, jest też związana z źródłosłowem niemieckim szmaguster. Chodzi po prostu o smaganie się, a więc szmaganie się zielonymi gałązkami. Czasem to przyjmowało formy bardziej bądź mniej brutalne. Współcześnie mam nadzieję, że raczej traktujemy to w sposób symboliczny. To też chodziło o takie, jakby, takie dotknięcie czy uderzenie kogoś tą zieloną gałązką, właśnie najczęściej wierzbową, miało być takim symbolicznym obudzeniem się do życia, pobudzeniem się. Natomiast druga część, dyngus, jest związana z tradycjami, które są znane nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Europy, związane z chodzeniem po dyngusie, a zatem chodzeniem po kolędzie. Zazwyczaj kojarzymy kolędowanie z okresem zimowym, okresem świąt bożonarodzeniowych, okresem godów, natomiast zapominamy też trochę o tym, że to kolędowanie również ma swoją odmianę wiosenną i właśnie jutro, a więc w poniedziałek wielkanocny, będziemy chodzić po dyngusie, będziemy chodzić po kolędzie. Zazwyczaj po kolędzie nadal chodzą w wielu miejscowościach, także w Wielkopolsce oraz w Poznaniu. Chodzą młodzi chłopacy, kiedyś to byli też często parobcy, którzy pracowali na co dzień we dworach. Natomiast to był też taki czas właśnie zabawowy, ludyczny, kiedy można się było cieszyć z nadejścia wiosny, ale także kiedy można było trochę komuś popsocić i wtedy za te psoty nie spotykała nikogo żadna kara. Oczywiście ważnym elementem śmigusa dyngusa jest woda i tutaj znowuż powracamy do tego, co mówiłam, a więc do tej magicznej roli wody, ponieważ każdy, że tak powiem, oblany wodą ma być też taki zabezpieczony, ma być właśnie zabezpieczony na nadchodzący czas. To ma być generalnie polewanie wodą na szczęście. To jutro dużo tego szczęścia pewnie się poleje. Nasi widzowie i pani, mam nadzieję, także widzą archiwalne zdjęcia jednego ze zwyczajów, czyli żandary na ławicy. Rozumiem, że to jest to, o czym pani mówiła, związane z tym kolędowaniem, tak? Czy to jeszcze jest coś innego? Tak, nie, dokładnie. Żandary z poznańskiej ławicy to jest przykład takiego właśnie wiosennego kolędowania. Jest to nasz poznański, chociaż właściwie nie powinniśmy tak mówić. To jest ławicki zwyczaj, ponieważ ławica w sumie od niedawna, od zaledwie kilkudziesięciu lat znajduje się w granicach administracyjnych Poznania, także możemy powiedzieć, że Poznań i poznaniacy i poznanianki mamy szczęście, że w momencie, kiedy ławica została włączona w granice naszego miasta, zwyczaj ten przetrwał, cały czas jest podtrzymywany, cały czas jest kultywowany. Co roku mieszkanki, mieszkańcy Ławicy, ale także okolic, bo także, że tak powiem, byli mieszkańcy czy osoby pochodzące z Ławicy specjalnie przyjeżdżają do Ławicy, aby doświadczyć właśnie na sobie takiego dyngusa, aby spotkać się ze znajomymi, aby się właśnie cieszyć z nadchodzącej wiosny. Ale żandary to jest jeden z kilkunastu wielkopolskich jakby odmian tego wiosennego kolędowania, bo także w nieodległym od Poznania Niepruszewie, tam chodzą siwki. Siwki chodzą także w Chorzeminie, mamy także w miejscowości Walkowice, występują przebierańcy, którzy się nazywają muradynami. To jest także chodzenie z kurkiem po dyngusie, to jest chodzenie z kozą, to jest chodzenie z kominiarzami. Nazwy są różne, natomiast zawsze jest to wesoły, kolorowy, rozbawiony, taki też właśnie taki psotny korowód kolorowo ubranych postaci. Zawsze jest baba z dziadem, często są właśnie kominiarze, którzy brudzą na szczęście, są umazani
pastą do butów. Wiem, że żandary na poznańskiej ławicy mieszają sadzę, pastę do butów z kremem do twarzy, no i wtedy psocą. Natomiast absolutnie za te psoty nie można tych wesołych kolędników karać, ponieważ oni do nas przychodzą, przynoszą nam szczęście. Wypada także tych kolędników właśnie podjąć, ofiarując im jakieś drobne pieniądze, coś do picia, coś do jedzenia, jakieś słodycze, jajka, kiełbasy. No i zawsze po zakończeniu takiego pochodu taka wesoła grupa spotyka się gdzieś w wyznaczonym miejscu i odbywa się takie towarzyskie spotkanie. Pamiętam, kiedyś realizowałem materiał dotyczący żandarów właśnie na ławicy i od baby oberwałem. Tak, baba na ławicy jest bardzo groźna, ponieważ tak, baba była, też pamiętam, baba pamiętam, też popędza, biega z kijem, z laską, także komuś tam się, ktoś się babie w ciągu minionego roku naraził, to może również dostać po nogach takim kijem albo taką laską. Tak, tak, nie było to przyjemne. Proszę uważać jutro. Najdziwniejszy zwyczaj, o to jeszcze chciałem zapytać, może niekoniecznie w Wielkopolsce, a może taki właśnie najdziwniejszy jest w naszym regionie, a może gdzieś poza jego granicami. Co by pani wytypowała? Chyba bym nie nazwała najdziwniejszy, ponieważ każdy zwyczaj ma to do siebie, że jest specyficzny, ma określone znaczenie dla danej społeczności. Dla mnie takim właśnie wyróżnikiem Poznania, czy też jakby Poznania też na mapie Polski są właśnie żandary, bo to jest uważam absolutny fenomen, że w tradycji wielkiego miasta zostało, że wielkie miasto wchłonęło tradycję wiejską i też jakby uważa ją za swoją. We wschodniej Wielkopolsce mamy też ciekawy zwyczaj, który się odbywa nieco wcześniej, ponieważ odbywa się wieczór Wielki Czwartek, to jest tak zwane palenie żuru. W tym roku między innymi, jak co roku, zresztą mogliśmy się spotkać na Chazach, a więc w okolicach Rawicza, gdzie znajduje się mikroregion etnograficzny Chazy. I tutaj takim ważnym punktem na Chazach w tym Wielki Czwartek jest miejscowość Zielona Wieś, gdzie odbywa się właśnie palenie żuru. To był taki symboliczny sposób zakończenia Wielkiego Postu. Wtedy rozbijano też jakby gliniane garnki, które symbolizowały takie ubóstwo jedzeniowe, którego doświadczamy podczas Wielkiego Postu i to był taki sygnał, że za chwilę Wielki Post się skończy. To palenie żuru również występuje współcześnie na Kujawach, ale także właśnie we wschodniej Wielkopolsce w okolicach Konina, gdzie również od kilku lat trwają badania na ten temat, ten zwyczaj jest pięknie dokumentowany. Także wszystko jest to związane z Wielkanocą, z obchodami Wielkiego Tygodnia, z cieszeniem się z nadejścia wiosny. Funkcje są podobne. Chodzi o pożegnanie zimy, przywitanie wiosny, ale chodzi też o wspólne przeżywanie radości z okazji zmartwychwstania Chrystusa dla tych, którzy są wierzący, są chrześcijanami, ale także dla członków społeczności lokalnych po prostu, aby wspólnie świętować, spędzać czas. To na koniec jeszcze jedno pytanie, bo pani mocno zajmuje się przeszłością. A gdybyśmy mieli pokusić się o przewidywania, jak zwyczaje będą ewoluować, jak będziemy świętować za 100 lat, święconka wegańska czy potrawy wegańskie już nikogo nie powinny dziwić, prawda? Ale co to będzie? Nie, już nie dziwią, to już muszę powiedzieć też, że są standardem, bo ile dla wegan Wigilia Bożego Narodzenia nie jest wyzwaniem, bo tradycyjnie przecież to zawsze był posiłek postny, pozbawiony jakby składników mięsnych od zwierzęcych, tak Wielkanoc dla wegan, wegetarian bywa wyzwaniem, no bo mamy i majonezy, mięsiwa i kiełbasy. Zresztą to też było bardzo ważne, że właśnie od Wielkanocy po tym 40-dniowym poście można było wreszcie się najeść, zresztą można było jeść właśnie mięso, przede wszystkim wieprzowe, ale także twaróg, masło czy różnego rodzaju jakby nabiał. Natomiast już od ładnych kilku lat też taką współczesną tradycją, gdzie staje się to, że weganie, wegetarianie nie muszą rezygnować z tradycyjnej białej kiełbasy, tylko jest ona robiona nie z mięsa, tylko jest na przykład robiona z boczniaków, czy na przykład można zjeść sałatkę jarzynową z majonezem, czy jajko z majonezem właśnie wegańskim. Myślę, że te zwyczaje będą trwały. Oczywiście one się będą zmieniały, tak jak to, jak my obchodzimy Wielkanoc, czy obchodziliśmy w tym roku, to nieco inaczej było to 10 lat temu, 20, 100, 200, 300 lat temu. Natomiast myślę, że ten rdzeń, a więc ta chęć spotkania się w jakiś symboliczny sposób zaznaczenia tego wyjątkowego czasu, czy ze względów religijnych, czy ze względów takich no, związanych z celebracją wiosny, że wreszcie jest ciepło, wszystko kwitnie, zmienia się też jakby rzeczywistość, która nas otacza, możemy, że tak powiem, więcej aktywności na świeżym powietrzu też jakby realizować. Myślę, że te zwyczaje nadal będą trwałe.
Będą się zmieniały tak, jak zmienia się nasza rzeczywistość. Myślę, że będą się też bardziej miksowały, te zwyczaje będą bardziej różnorodne, tak jak my na co dzień funkcjonujemy w różnych społecznościach, także przecież międzynarodowych, bo wielu z naszych bliskich, naszych rodzin, znajomych mieszka na co dzień, pracuje za granicą, bądź my też często za granicę jedziemy, coś podpatrujemy i czasem coś nawet w sposób taki bezwiedny, tak jakby, jakby zaczynamy praktykować w naszych domach. No to zobaczymy, jak będzie z przyszłości. Wracamy do teraźniejszości. Miłego świętowania dla pani, dla naszych widzów. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Również wszystkiego dobrego na wiosnę. Dokładnie tak. Etnolożka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Anna Weronika Brzezińska. Była państwa i moim gościem. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, za rozmowę. Do zobaczenia.